Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora maszyna. Dzisiaj kontynuujemy naszą jazdę w kierunku mostków. A więc rozpędzamy się naszym pięknym składem, który pewnie kojarzycie z poprzedniego odcinka. Szkoda, że w maszynie nie da się misji zapisywać, to by się jeszcze przydało. Jeszcze nie chcieli biegu zmienić, co tam miało być. Wysiedzę następna stacja. Mam nadzieję, że uda nam się nadrobić ten rozkład jazdy. Nie ptaszki ćwierkają na dworzu. A tu SN61 sobie jedzie po torach. Nawet osiągamy te prędkości 93 km na godzinę. I ten dymek jak ładnie leci z kamery. Pamiętajmy tylko, że maksymalna dozwolona szybkość wynosi 100 km na godzinę, aby ją przekroczyć. To jednak na prędkość konstrukcyjna. Z prędkością konstrukcyjną, więc lepiej przekraczać. Prędkości torowej też lepiej nie przekraczać, ale tam jeszcze rozkładowy. O, biedy się przeżyje. Zobaczcie, drodzy państwo, no prawie nadrobiliśmy. Dosłownie mamy opóźnienia tam, nie wiem, 30 sekund. Więc to jest zawsze. Tyle ładne jest to, bo tutaj się te drzwi otwierają. Nie otwierają. Teraz są zamknięte, ale czasami się otwierają. Ładzik pojechał. Staliśmy na peronie. No, wracamy, drodzy państwo.
maszynisty pociąg nie pojedzie. Teraz stacja Mostki. Cieprzykowice, Mokra. Dopiero potem Mostki, Groszek. Czy to mi się wydaje, czy ja tam będę miał gdzieś oblot, znaczy zamianę kabiny wykonać? Bo oblot to nie jest wpisany w rozkład. To jakoś mi się dziwnie wydaje, że na to się jednak nie przygotowałem. Ja to wiedział, to bym lekko inaczej się przygotowywałem tego drugiego, co mamy teraz w środku. Z Państwu powiem, którego. A tego do tego drugiego bym dał na koniec, a wagon bym dał po środku. Bym wiedział o tym, że gdzieś tam będzie obrot, to znaczy zmiana kabiny. Wydaje mi się, że za kabinę. Do hamowania 5. I stoimy w peronie. Chwilę tutaj postoję, mamy swoją drogę, bo ja dziś chłopak zdjęcia robi, trzeba iść go ochrzanić. Delikatnie przyspieszymy do godziny odjazdu. My tutaj nie stać. Dobrze. I jedziemy dalej.
To jest szlakowy 100 km na godzinę, tu było przez chwilę 70, dlatego z niego wyjeżdżamy. Nawet się nie zdążyliśmy tam rozpędzić w tamtym odcinku. Jest w ogóle sygnalizacja u sterek. Skrajnik położenia nawrotnika. Sygnalizacja u sterek. Ciekawe, co te lampki sygnalizują, bo nawet nie. Na tym pociągiem, o którym prawie nie mam zielonego pojęcia. Zbliżamy się do stacji. Ustawnik na pozycję biegu jałowego i namajemy. To już od razu trzeba z pewną mocą hamować. Lekko późno zacząłem to hamowanie. Zdążymy. No i pięknie. Cieprzykowice i zaraz będzie mokre. Nie, przecież ja tu jeszcze mam stać. Jeszcze chwilkę. 5 sekund. Przy tych małych przełożeniach się to sprzęgło nie ślizgnie, dopiero przy tych większych. Mieli 10 minut postoju w mokrej. Ciekawe czemu. Pewnie jakieś zdjęcia będą robić, nie wiadomo co, bo to pociąg historyczny. Pewnie się zlecą, żeby zdjęcia robić. Nie wiadomo po co im to potrzebne, ale się zlecą. Trzeba mieć zdjęcie pociągu. Ja lubię robić czasami nowym składem, ale to przy okazji, chociaż gdzieś jadę. A dziś nowy super skład, to trzeba zrobić zdjęcie. A tu będzie ograniczenie do 40.
Hamujemy. Wjeżdżamy w peron. Jest też i kozioł oporowy. Z tego co widzę. Chociażby jasna szlacht tutaj też. Ja nie wiem, w którą stronę nas pokierują. Zajmujemy emocji. Silnik sam z siebie po prostu zgasł. O tym przekonamy się już za chwilę, jak sobie przyspieszymy czas. Czyż nie prawda? A. Patrzcie, drodzy Państwo, szybko ten czas leci. No jakiś elfik wjechał. Dobra, taką minutkę sobie tu zostawimy na to, żeby się odnaleźć. Tak, będziemy jechać do tyłu. No cóż. Wyłączmy światło. Załączmy czerwone kręców. Przenieśmy się tutaj. Będziemy spychać wagon pasażerski aż na stację. Światełka, silnik. Pojedziemy sobie trochę z kamery innej, zewnętrznej. I o 12 mają być na miejscu. Czyli za 10. Nie rozjazd. Zdalnie sterowana lokomotywa.
Jechaliśmy do rozjazdy, wyjechaliśmy. Dobrze, to lecimy. Most Gingroshakes. Jeszcze takiego składu, to drodzy Państwo, nie widzieliście, żeby jechać jako pierwszym wagonem. Zawsze coś innego, rozwiązania odcinka. To tu już mam ich zero? A czemu cieprzykowice? Nie, my się już cieprzykowice nie zatrzymujemy, panie. Nie, tego już nie ma w rozkładzie cieprzykowic. Nie, teraz są tylko mas. Z powrotem, jak już wracamy z Mokry, to już się nie zatrzymujemy. To mnie kłamiesz. Ludzie zdziwieni, co to jedzie. Wagon. Tego już co nie grałem. A, już jest gitarka. Już się prędko... Nie, cały czas cię przykrowicę potem. Koguty słyszę. Pan mi cały czas pokazuje, że ja się cofam. Ograniczenia do 40. Nie te moski groszy w stanie pokazujesz. Ja się nie cofam w rozkładzie, tylko jadę do przodu. Nie, mam się zatrzymać. Tutaj. Chyba ja, chyba to.
No i dobrze, pięknie. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą misję. No ja dobrze przyjechałem, no rozkład się trochę popsuł. To jeszcze widzę jest do poprawienia w tej misji. Przez autora. No i cóż. Myślę, że kiedyś to zrobi. A ja się będę z wami żegnał, więc komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.